Witajcie hopheadki i hopheadzi. Wspólnie ważymy Q, czyli esencję soczystości i wybieramy do tego piwa chmiele. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić sylwetkę jednego z najbardziej cytrusowych chmieli, jakie są, czyli oczywiście chmiel Citra. Odmiana ta została wyhodowana w latach 90. poprzez krzyżówkę kilku odmian chmielu brytyjskiego, niemieckiego i dzikich odmian amerykańskich. I od lat 90. do 2000 trwał proces namnażania tego chmielu pod nazwą HBC394, żeby uzyskać komercyjne ilości. I pierwszym piwem uważonym na tym chmielu było piwo, które zdobyło wiele nagród, czyli Tornado z browaru Sierra Nevada. Po sukcesie tego piwa chmiel HBC394 zmienił nazwę na Citra, którą znamy do dziś. Było to w 2008 roku, a dziś jest to też bardzo popularny chmiel, używany w IPA i różnych innych dobrze pochmielonych piwach. My chcemy go użyć. Chcecie go użyć? My chcemy go użyć, ponieważ wnosi do piwa właśnie te cytrusowe aromaty, o których wspominaliśmy, czyli limonka, pomarańcze, grapefruit, ale także aromaty mango, litchi, agrestu. Czyli jest bardzo kompleksowy, zawiera dużo alfa kwasów, stosunkowo mało kohumulonów, dzięki czemu gorytka wprowadzona do piwa będzie krótka. Charakter chmielu Citra mogliście poznać w IPA, w serii naszych piw IPA Single Hop. Tam użyliśmy Citry wersji BBC, jak również w jednym z naszych ostatnich DDH Citra Galaxy. Więc wiecie, czego się spodziewać. Jeśli chcecie, żebyśmy użyli tego chmielu, dajcie znać na dole i bądźcie spragnieni. Cześć, nazywam się Michał, piję od lat 12. I jak się z tym czujesz? Jest ci przykro? Nie mogę znaleźć odpowiednio wysokiego mostu. I tym miłym akcentem zapraszamy do obejrzenia.